Przepraszam bardzo, mikrofon nie włączony. Witajcie moi drodzy bardzo serdecznie na kolejnej naszej medytacji. Niedziela 21:15, jak zawsze my tu zaczynamy tę medytację, wtedy dzisiaj Adwent się zaczął, więc za chwilę po naszym wprowadzeniu, na którym witamy, do którego zapraszamy szczególnie te osoby, które są pierwszy raz z nami, i zaraz po tym wprowadzeniu dwa słowa o Adwencie, a później trochę o Ewangelii, którą będziemy medytować. Do zobaczenia. Witaj na medytacji online. Cieszymy się, że jesteś z nami. Jeśli to Twój pierwszy raz, teraz będziesz mógł usłyszeć krótkie wyjaśnienie, jak możesz modlić się razem z naszą medytacyjną wspólnotą. Jeśli jesteś tutaj systematycznie, na pewno już wiesz, jak to wygląda. Medytację Pisma Świętego rozpoczynamy zawsze o 21:30. Wcześniej trwa krótkie wprowadzenie do medytacji. W tym czasie przygotuj sobie miejsce, w którym chcesz medytować. Medytowanie przy komputerze jest bardzo trudne. Najlepszym miejscem jest wygodny fotel lub krzesło. Pamiętaj, żeby wyłączyć Facebook oraz inne strony internetowe, tak, żeby nic Ci nie przeszkadzało. Streaming medytacji jest także na YouTubie. Są tam lepsze warunki do medytowania. Link znajdziesz w opisie postu. Komentowanie filmiku zostaw na później. Będziemy to robić po zakończeniu medytacji. Przed medytacją możesz wyłączyć monitor. Do modlitwy wystarczy sam dźwięk. Możesz również przygasić światło lub zamknąć oczy. W trakcie medytacji nie musisz nic robić. Usiądź, zrelaksuj się i słuchaj delikatnej muzyki oraz słów prowadzącego. Po prostu pozwól sobie na przeżywanie tego, co rodzi się w Twoich myślach, wyobrażeniach i uczuciach. Duch Święty sam poprowadzi Twoją modlitwę. Możesz Mu zaufać. Nasza medytacja potrwa około 40 minut. Archiwalne medytacje znajdziesz na stronie internetowej www.medytacja.online. A teraz rozpoczynamy wprowadzenie do modlitwy. Medytacje prowadzą jezuici. Moi drodzy, dzisiejsza Ewangelia to jest Ewangelia Świętego Marka, rozdział 13, wersety od 33 do 37. Posłuchajmy bardzo krótki fragment Ewangelii dzisiaj. Z Ewangelii według Świętego Marka. Jezus powiedział do swoich uczniów: uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie. Bo rzecz ma się podobnie jak z człowiekiem, który udał się w podróż. Zostawił swój dom, powierzył swym sługom staranie o wszystko, każdemu wyznaczył zajęcie, a odźwiernemu przykazał, żeby czuwał. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy Pan domu przyjdzie. Z wieczora czy o północy, czy o pianiu kogutów, czy rankiem. By niespodzianie przyszedłszy, nie zastał nas śpiących. Lecz, co wam mówię, do wszystkich mówię. Czuwajcie. Moi drodzy, dzisiejszą Ewangelię, pierwszą w Adwencie, będziemy rozpoczynali nasze takie wprowadzanie się w spotykanie z Panem Jezusem Chrystusem, bo taki cel jest Adwentu, czyli przygotować się na spotkanie moje z Jezusem małym, który się urodzi, żeby zmienić świat, mimo że jest mały i wydaje się, że mało znaczący. To, żeby to jakoś zrozumieć, pojąć, no to jest okres przygotowywania 4 tygodni i on jest podzielony na dwie części. Dwie pierwsze części to jest takie, one są bardziej skupione na mnie, na moim oczekiwaniu, na tym takim przygotowywaniu się do tego, żebym mógł coś ważnego przyjąć. Taka jest dynamika Adwentu, że pierwsza połowa to jest ja skupiam się na sobie w takim znaczeniu, czy ja w ogóle widzę, czy ja słyszę, czy ja czuwam, czy gdzieś uciekłem myślami od rzeczywistości Pana Boga, czy ja się nie potrzebuję przypadkiem nawrócenia, żeby popatrzeć na mnie jako na osobę, która przyjmuje, czy jestem gotowy do przyjmowania czegokolwiek.
I dzisiejsza Ewangelia też jest w takim kluczu, bo dopiero później, jak ja sprawdzę, czy ja jestem w ogóle zdatny do tego, żeby usłyszeć Słowo Boże, to dopiero mogę potem się zastanawiać, co to Słowo Boże mówi do mnie. Nie? I tak jest Adwent skonstruowany. Najpierw skupiam się na sobie, a potem dopiero skupiam się w drugiej połowie Adwentu. Treści są o nadchodzącym Mesjaszu, o przychodzącym Bogu. I dzisiejszą należy czytać w kategorii mojej... tego, czy jestem zdolny słuchać Słowa Bożego, czy śpię. Prześledźmy tę Ewangelię, co ona dzisiaj mówi. Tam jest... Ona też mówi tak jakby o końcu świata, ta dzisiejsza Ewangelia, że czuwajcie, bo nie wiecie, o której porze dnia, czy nocy w tym wypadku przyjdzie Bóg. I moi drodzy, Jezus porównuje przyjście Boga do takiej sytuacji... w której zostawia gospodarz zostawia każdemu coś do zrobienia. Zobaczcie, że w tym fragmencie Pisma Świętego jest użyte takie sformułowanie, które mówi o tym, że gospodarz, zanim odszedł i zostawił do zarządzania ten swój dom, to każdemu wyznaczył zadanie. I mowa jest o tym, że żeby czuwać, bo Pan przyjdzie. I tam jest mowa, nie wiadomo o której porze nocy przyjdzie. Noc zazwyczaj służy do tego, żeby spać. I tak się zastanawiałem przed tą naszą medytacją, co to w ogóle znaczy, że Jezus mówi czuwajcie w nocy. Przecież w nocy wszyscy śpią, bo w dzień pracowali. A tu Jezus mówi czuwajcie, bo nie wiadomo w nocy, kiedy przyjdzie. Czyli noc to jest taki symbol, tak mi się wydaje, takiej rzeczywistości, w której trudno mi jest czuwać, bo jestem senny, bo mi się nie chce. I to może pokazywać takie sytuacje życiowe, w których się znajdujemy, że jestem może przemęczony, że może jakoś mi wiara trochę stygnie, że może środowisko, które jest wokół mnie, jakoś tak mi podważa religijność moją wiarę i w ten sposób jest mi ciężko, jest taka noc. I Jezus mówi wtedy, uważajcie, żeby nie usnąć. Sen w Piśmie Świętym jest symbolem zamknięcia oczu, że ja przestaję coś widzieć, że ja przestaję widzieć to, jak mówi ojciec Łusiak dzisiaj w naszym rozróżniku, taką fajnie zinterpretował ten fragment Pisma Świętego, że spać to znaczy zamknąć oczy na to, że to życie, które tutaj jest, to jest przygotowaniem do prawdziwego życia. Ja zamykam oczy i mi się wydaje, że tylko to, co tutaj jest, to jest realne i prawdziwe. I skupiam się tylko na tym, co tutaj jest. I może mam tak w życiu, że ja tak zasypiam, bo mam trudne warunki, że tracę nadzieję z tego przyszłego życia, z tego najlepszego, które będzie i kombinuję po swojemu. Albo zasypiam i już nie funkcjonuję w taki sposób, jakby Bóg chciał, żebym funkcjonował. Bo tam Bóg w tym fragmencie Pisma Świętego jest tak pokazany, że On zostawia każdemu zadanie i wychodzi. I Bóg chce, żebym ja funkcjonował tak w tych momentach, kiedy nie ma gospodarza, tak jakby on był. I może być tak, że ja mam jakąś pustkę, jakieś strapienie, jakąś posuchę, jakieś trudności i mam wrażenie opuszczenia Boga albo zostawienia tylko ze swoimi siłami, takie poczucie, że no to teraz muszę sobie odpuścić trochę, pofolgować. A Bóg mówi, czuwaj. Czuwaj, czyli pamiętaj o tym, że to życie macie doprowadzić do następnego, do tego właściwego. Czyli nawet jeśli jest noc w twoim życiu, kiedy czujesz się zostawiony, opuszczony, to nie zwalniaj tempa. To nie zmieniaj sobie zadań, które wcześniej ci Bóg wyznaczył. I bardzo bym chciał, żebyśmy poszli dzisiaj w czasie medytacji, do tego was zaprosimy, w taką bardzo kontemplatywną stronę. To znaczy, żeby sobie dużo wyobrażać. Dzisiaj będzie tak wyjątkowo dużo, że będziemy właściwie się tylko obrazem posługiwać. I jak to robić, moi drodzy? Jak ja sobie na początku tej modlitwy naszej medytacji jest taka prośba do Boga, że Panie Jezu, proszę Cię, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były skierowane jedynie na Ciebie. To znaczy, że ja sobie, ja tą medytację oddaję Tobie w całości na samym początku i teraz zamykam oczy, wyobrażam sobie pewne rzeczy, które są mi proponowane i ufam temu wyobrażeniu.
gdzie mnie ono może poprowadzić. Czasami się pojawia taki lęk, że no może coś dziwnego mi się tu wyobrazić. Są takie rozproszenia, które mi rozwalają medytację. Czuję, że to mi rozprasza, ale czasami jest tak, że to wyobrażenie moje idzie gdzieś tam, niby jest nie na temat tej medytacji, ale później się okazuje, że było bardzo na temat. Więc warto zaufać temu, co sobie wyobrażam. Jeśli na przykład pójdzie tak, że po medytacji widzę, że było nie na temat, no to okej, to było nie na temat, akurat widzę, że jak mnie tak ciągnie, no to wtedy nie warto iść. Ale warto tak trochę ryzykować w medytacji, to znaczy pozwalać, Panie Boże, poprowadź mnie. I co mi przez moją wyobraźnię pokażesz? Bo może się okazać, że przez całą medytację wydaje mi się, że to jest w dziwną stronę idzie, a później jest coś nagle takiego wow, że nie wyobrażałem sobie, że tak mnie, Boże, możesz poprowadzić, a tak mnie poprowadziłeś. Dlatego jak coś mnie dotknie, jakiś obraz mnie pociągnie, wyobrażę sobie coś więcej niż jest proponowane przez lektora, albo ta sceneria jest inna niż jest proponowana, że to nie jest jakiś ogród, a jest jakieś miasto, ale to jest jakieś moje wyobrażenie, to trzymajcie się tego, co jest w was. Bo to jest taki efekt. To jest cel medytacji, żeby Bóg mi pokazywał. Nie? Coraz więcej puszczam i coraz więcej On mi mówi, On pokazuje. Dobrze, nie mamy czasu na więcej. Moi drodzy, zaraz rozpoczniemy medytowanie. Dzisiaj będzie takie ważne ogłoszenie, więc jeśli zostaniecie na ogłoszeniach, to będzie nam bardzo miło. O 21:30 ruszamy z rozpoczęciem medytacji. Teraz będzie przez chwilę Pan Jezus pokazany. Pan Jezus jest na żywo, prawdziwy, autentyczny w czasie naszej medytacji. I coś chciałem powiedzieć ważnego, zapomniałem. I to jest czas, żeby jeśli ktoś z was chce udostępnić tą medytację dalej, to niech ją udostępni na swoim profilu jakimś, który ma, na swojej prywatnej, na prywatnym wallu facebookowym. I zapraszam, chodźcie na YouTube'a, na stronę naszą, która jest w opisie tego filmiku. Tam na tej stronie jest wersja YouTube'owa, gdzie jest spokojnie, gdzie jest mniej rzeczy, które nam przeszkadzają. I pamiętajcie o tym, żeby znaleźć takie miejsce, które wyciszy mnie, bo od tego wyciszenia, od tego, czy mi z boku nic nie przeszkadza, to zależy tak naprawdę przebieg medytacji bardzo. Więc można sobie zadać takie pytanie, czy ja dzisiaj, teraz w tym momencie, w którym jestem, wybrałem najlepsze miejsce? Czy mi coś przeszkadza i mogę pójść do innego pomieszczenia, innego miejsca, gdzie będzie lepiej? Tak? Bo jak coś się rusza, coś błyszczy, coś miga, telewizor szumi, radio, ktoś przychodzi, to nie jest dobre. Pytanie, czy jestem w stanie pójść do takiego miejsca, które będzie lepsze? Albo czy jestem w stanie wyłączyć coś, co mi przeszkadza? Odsunąć. Żeby powiedzieć teraz, Panie Boże, Adwent się zaczął, moje postanowienie, to jest poważnie potraktuję medytację. Posłuchajmy jeszcze raz fragmentu Pisma Świętego, udostępnę medytację i za chwilę rozpoczynamy nasze spotkanie z Panem Bogiem. Z Ewangelii według świętego Marka. Jezus powiedział do swoich uczniów: uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie. Bo rzecz ma się podobnie jak z człowiekiem, który udał się w podróż. Zostawił swój dom, powierzył swym sługom staranie o wszystko, każdemu wyznaczył zajęcie, a wiernemu przykazał, żeby czuwał. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy Pan domu przyjdzie. Z wieczora, czy o północy, czy o pianiu kogutów, czy rankiem. By niespodziewanie przyszedłszy, nie zastał was śpiących. Lecz co wam mówię, do wszystkich mówię. Czuwajcie.
Zanim rozpoczniesz modlitwę, przez chwilę pomyśl o tym, że Bóg czekał na spotkanie z Tobą przez cały dzień. Jemu zależy na spotkaniu z Tobą. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty, dziękuję Ci za tę modlitwę. Dziękuję Ci, że mogę się spotkać dzisiaj z Tobą. Dziękuję Ci, że zaprosiłeś mnie na ten czas. Na początku tej modlitwy proszę Cię, Panie Jezu, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były skierowane jedynie na Twoją chwałę. Proszę Cię, Panie, uzdolnij mnie, aby całe moje wnętrze, aby wszystko, co nie chce się Tobie podporządkować, było Tobie podporządkowane. Proszę Cię, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były skierowane jedynie na Twoją chwałę. W dzisiejszej medytacji proszę Cię, Panie, abyś dał mi łaskę pamięci, abym pamiętał, do kogo należę i abym pamiętał, dokąd zmierzam. Daj mi, Panie, mocno zakorzenić to w moim wnętrzu, abym dobrze pamiętał, do kogo należę i dokąd zmierzam. Na początku tej modlitwy postaraj się zamknąć oczy i wyobraź sobie dwór, miejsce, gdzie jest wielki dom, ogromny ogród, dużo przestrzeni, miejsce, gdzie ludzie pracują. Popatrz na dużą liczbę budynków. Po
popatrz na ludzi, którzy są zajęci w tym dworze różnymi sprawami. Popatrz na ludzi pracujących fizycznie w stajni, na ludzi zajmujących się różnymi technicznymi kwestiami w tym dworze. Popatrz na ogromny dom, na kuchnię tego domu, na służbę, która pracuje wewnątrz tego budynku. Popatrz na biegające dzieci, na osoby, które się nimi zajmują, na osoby, które zajmują się osobami starszymi w tym dworze. Porozglądaj się po tym dworze. Popatrz na ludzi, którzy tam pracują. I pomyśl, gdzie ty byś chciał pracować. Gdzie czułbyś się najlepiej. Popatrz teraz na właściciela tego dworu. Człowieka wysokiego, pewnego siebie,
stanowczego, ale również życzliwego i troskliwego. Zobacz, jak chodzi po swojej własności i zaczyna mówić, że będzie wyjeżdżał. Zaczyna delegować obowiązki różnym osobom. Zobacz, jak podchodzi do ciebie i tobie daje zadanie. Co ci zleca? Zobacz teraz, jak właściciel wyjeżdża. On i najbliższe mu osoby. Zostajesz ty i inni, którym została powierzona służba. Zajmij się teraz twoim obowiązkiem. Zapada noc. Stajesz się znużony, zmęczony. Coraz trudniej wykonywać ci twoje obowiązki, twoją służbę. Tracisz siły. Pojawia się poczucie przygnębienia, osamotnienia. Co wtedy robisz? Jak wtedy wygląda twoja służba?
właściciel dworu chciał, aby pod jego nieobecność dwór funkcjonował tak, jakby on był. Czy pod nieobecność gospodarza pamiętasz, jakie zadanie on ci wyznaczył? Czy pamiętasz jego słowa? Czy próbujesz je przeinterpretować? Zrozumieć je inaczej? Czy jesteś wierny temu, co powiedział? W trudnej nocy, w czasie czuwania, przy niesprzyjających warunkach, łatwo jest usnąć, zamknąć oczy, zapomnieć o swojej misji, o swojej służbie. Thank you.
przestać czuwać, to zapomnieć, kim jestem. Przestać czuwać, to zapomnieć o tym, co Bóg mi powiedział. Pamiętaj, to ja jestem Ojciec, a Ty jesteś gliną w moich rękach. Nic nie wyrwie Cię z moich rąk. Ty jesteś mój syn. Ty jesteś moją córką. Ja jestem syn. Ja jestem córką Ojca. Ja jestem synem Ojca. Ty jesteś gliną, którą ja lepię.
nic i nikt nie wyrwie Cię z moich rąk. Ja jestem Ojciec, Twój Twórca. Czy w swoim codziennym zabieganiu pamiętasz o tym, kim naprawdę jesteś? Pomyśl o tym, co ci przeszkadza pamiętać o tym, kim naprawdę jesteś. Bóg pragnie głęboko z Tobą współpracować. W realizacji Jego woli, w tym miejscu, w którym Cię w życiu postawił. Bóg pragnie z Tobą głęboko współpracować. Ze służbą, do której Cię przeznaczył.
Zobacz, jak Bóg przychodzi teraz do codziennych Twoich spraw. Spotyka Cię, służącego. Spotyka Cię w realizacji tej służby, do której Cię przeznaczył. Co On dziś do Ciebie mówi? Powiedz teraz szczerze Bogu to, co leży w Twoim sercu. Wypowiedz Mu to i koniecznie pozwól, żeby mógł odpowiedzieć na to, co do Niego mówisz.
Panie, daj mi pamiętać, że celem mojej służby tutaj jest moje przyszłe życie z Tobą. To prawdziwe życie, które przyjdzie. Daj mi o tym pamiętać każdego dnia. Słowo odwieczne, jednorodzony Synu Boży, proszę Cię, naucz mnie służyć Ci tak, jak tego jesteś godzien. Naucz mnie dawać, a nie liczyć, walczyć, a na rany nie zważać, pracować, a nie szukać spoczynku. Ofiarować się i nie szukać innej nagrody, jak tylko świadomość, że spełniam Twą najświętszą wolę. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Za chwileczkę zapraszam na ważne jedno ogłoszenie. Moi drodzy, jak zawsze zapraszam Was teraz na chwilę refleksji, żeby spisać to wszystko, co działo się w czasie tej medytacji, albo chociaż tą jedną najważniejszą rzecz, spiszmy to. Będzie tak krótki czas na refleksję, ponieważ mamy jedno, dzisiaj mamy wyjątkowe, może dwa, ale z tego jedno jest wyjątkowe ogłoszenie, więc zapraszam, teraz zróbmy sobie chwilkę refleksji, pamiętajcie, żeby zapisać to, co było i widzimy się za chwilę. Moi drodzy, mam nadzieję, że te osoby, które chciały zrobić refleksję, to udało się to zrobić, a jeśli nie, to za chwilę oczywiście będzie dalszy ciąg nocy, żeby zrobić sobie tą refleksję. Ogłoszenie takie ważne, które jest dzisiaj, moi drodzy, 6 grudnia, to jest bodajże w środę, będziemy obchodzić 2 lata naszej działalności, naszych medytacji. Mam nadzieję, że to są takie osoby, które 2 lata, kiedy była pierwsza medytacja, były z nami.
I od tego czasu dużo się zmieniało, dużo też było takiego zastanawiania się, co z naszą medytacją. Później się pojawił wieczorny paciorek, teraz tworzymy taką mobilną wspólnotę, wiele się ukształtowało. I minął właściwie taki termin taki sprawdzający, czy to ma sens, to co robimy, się okazało, że ma. Do tej pory, żeby to wszystko robić, te całe medytacje nasze, pożyczaliśmy sprzęt od naszych przyjaciół, od instytucji związanych z nami. I teraz, kiedy się okazało, że to raczej ma sens to, co robimy, przychodzi też taki czas, że musimy zwrócić ten sprzęt i stąd zwracamy się do Was z prośbą, obiecuję, że nie będziemy powtarzać tej prośby zbyt często, ale ten sprzęt i oprogramowanie drogie, które używamy do tego, żeby te medytacje wyglądały tak, jak wyglądają, to jest koszt bardzo duży, 16 300 zł. I postanowiliśmy się zwrócić do Was z taką drobną prośbą, jeśli ktoś z Was chciałby nas wesprzeć w tym w oddawaniu sprzętu pożyczonego od naszych przyjaciół i kupowaniu takiego, który będziemy mogli sami na stałe wykorzystywać, to są linki w opisie, tam jest link do takiej jednorazowej pomocy o nazwie Zrzutka, lub jeśli ktoś by nie chciał się jednorazowo zrzucać, a drobnie albo niedrobnie, ale systematycznie, to jest Patronite, też jest w opisie filmiku, który teraz oglądacie. Będziemy Wam bardzo, bardzo wdzięczni. Zawsze się głupio czuję, krępuję, kiedy o takich rzeczach mówię. No ale jest tak, że po prostu musimy też brać tą kwestię pod uwagę, że no jest jak jest. Tyle w temacie. Więc kto jest zainteresowany, to można spojrzeć w opisy. Moi drodzy, to ta część koniec. Drugie ogłoszenie jest takie też istotne, bo idzie Adwent. I zastanawialiśmy się, jak zrobić, żeby ten czas przygotowania był dla nas takim czasem naprawdę przygotowania, a żeby z drugiej strony nie duplikować czy nie zwiększać ilość propozycji, których i tak jest dużo. Więc pomyśleliśmy o tym, że warto jest zrobić jedną rzecz drobną, ale systematycznie, bo to jest najbardziej kształtujące coś, jak robię coś systematycznie. Więc nasza propozycja na Adwent jest taka, żebyśmy nie robili czegoś nowego, ale żebyśmy zwrócili uwagę na rozrusznik, czyli na naszym Facebooku Pogłębiarka jest codziennie o 6 rano tekst Ewangelii i krótkie rozważanie Ojca Mietka. Genialne to są często rozważania. Więc codziennie dajmy znać sobie wzajemnie w naszej wspólnocie mobilnej, że korzystamy z tego, nie wiem, przez jakieś zaznaczenie graficzką, czy lajkiem, czy złością, czy super, że widziałem ten post, że go przeczytałem. I niech to będzie moje postanowienie, że przeczytam codziennie, przeczytam i po prostu dam znać, skomentuję, udostępnię, jakoś dam znać. Napiszę, co myślę, jak to się kojarzy z moim życiem. Niech to będzie nasze postanowienie, naszej wspólnoty, że codziennie przeczytam fragment Pisma Świętego i rozważanie, które jest naprawdę genialne. Myślę, że takie postanowienie będzie dużo, dużo bardziej kształtujące mnie, nastawiające mnie na Boga, niż nie jedzenie czekolady, czy jakieś inne, równie mądre postanowienie. A więc zapraszamy do codziennego rozrusznika. Jak ktoś chce obserwować stronę, widzieć, żeby to mu się wyświetlało, to zaraz taki filmik pokażemy tutaj, co zrobić, żeby posty wszystkie z Pogłębiarki pojawiały się na Waszej stronie. Zapraszamy Was teraz do dzielenia. Na naszej grupie facebookowej pojawi się post, jak zwykle, pewnie większość z Was już doskonale wie, jak to wygląda. Komentujemy i piszemy tam po prostu, co mnie dotknęło w dzisiejszej medytacji. Bardzo, bardzo cenne informacje to są dla budowania wspólnoty, ale dla tych też, którzy tworzą tę medytację. I jeszcze raz dziękuję wszystkim, którzy się angażują, naszej całej ekipie. To jest, wiecie, 18 osób, które pracują dla tej Pogłębiarki. Służą. Bóg ich postawił przy Pogłębiarce. Dzięki Wam wszystkim. Do zobaczenia.